Co będzie? Witam serdecznie wszystkich Państwa na czytaniu nowym z kart Lenormanda i Tarota. Co będzie? Przepraszam za mój głos, ale niestety jestem przeziębiona i mój głos jest taki troszeczkę, jak Państwo słyszą, no niezbyt normalny. Także przepraszam za to, ale chciałam nagrać pomimo to właśnie ten temat. Dzisiaj właśnie jestem przeziębiona po urlopie, ponieważ jest bardzo zimno tutaj i ta różnica temperatur właśnie mnie chyba tutaj wykończyła. Więc z 27 stopni Celsjusza zeszłam od razu na 3 stopnie Celsjusza. No i właśnie już niestety gardło mam przeziębione. No mam nadzieję, że ten filmik jeszcze nagram i że jutro poczuję się lepiej. Witam serdecznie, oczywiście proszę o lajki, o subskrypcje nowe, proszę również o komentarze. Zapraszam na wróżby indywidualne, mój e-mail znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. Dobrze, zaczynamy, żeby nie przedłużać, ponieważ dzisiaj właśnie głos muszę troszeczkę chronić i oszczędzać, więc przejdźmy do czytania. Pierwsza strona lewa to jest co, jaki jest temat naszego czytania, jaki temat się pokaże w kartach. I jaka jest sytuacja właśnie teraźniejsza, jeśli chodzi o ten temat. I strona prawa to jak się rozwinie ta sytuacja, czyli co będzie, jeśli chodzi o ten temat. Także zobaczmy, jaki jest temat naszego czytania. 10 mieczy. Dziesięć mieczy, kochani, to oczywiście stan depresyjny, coś Was przygniotło, nie możecie się podnieść, ale to coś dobiegnie końca, ponieważ karty mieczy są kartami szybkimi. Ten dzień, w którym czujecie się dzisiaj może źle, może przeminąć w 10 godzin lub jutro już może być lepiej. No, jest jakiś tutaj ogromny smutek, nie możecie się wręcz podnieść, a miecze przebijają Wam plecy i Was ranią. Jakieś zranienie, jakieś właśnie czarne myśli, złe myśli, negatywne myśli. W każdym bądź razie pesymistyczny nastrój lub choroba. Lub właśnie przygniotła Was jakaś choroba, która Wam jakby tutaj przeszkadza, doskwiera, Was dobija. Także tutaj jest no raczej smutna czy negatywna karta, wręcz depresyjny nastrój. Zobaczmy do tego tematu, co pokażą nam jeszcze karty na teraz. Są jakieś kontakty, ale macie duże blokady. Duże blokady przed tymi kontaktami lub jakieś ważne dla Was kontakty się zablokowały, skończyły. Nie ma tutaj spotkań ani dobrej komunikacji, ponieważ jest przeszkoda. Lub Wy jesteście bardzo zablokowani, zablokowane na jakąś tutaj komunikację z kimś. Patrzycie na jakąś osobę, przyglądacie się jakiejś osobie, czy warto jej zaufać, czy jest to osoba, której możecie wierzyć, która jest wierna, która jest szczerym, lojalnym przyjacielem. Jakby przyglądacie się na tą osobę i właśnie ta osoba chce z Wami się kontaktować, ale Wy jakby blokujecie, ponieważ w Waszej głowie, czyli z Waszej strony są duże blokady. Natomiast ta osoba chce się spotkać i chce do Was dzwonić i pisać. Ta osoba chce komunikacji z Wami. Natomiast Wy wiecie, że ta relacja, czy ta przyjaźń, ta znajomość
wymaga ogromnej pracy. Jakby nie widzicie tutaj lekkości, tak? Jest to dla Was ciężkie, ciężka znajomość, ciężkie doświadczenie, ciężka komunikacja i boicie się tego, także blokujecie, ponieważ Wy macie nad głową blokady. Natomiast blokady Wasze tutaj są połączone z komunikacją właśnie z tą osobą. Czyli coś tutaj, nie wiem, albo się boicie, lękacie, blokujecie, albo jakaś osoba z ważnym przyjacielem, czy z jakąś wręcz bratnią duszą jest zablokowana tutaj, skończona. Także zobaczmy, jak się to rozwinie, kochani. Następna strona prawa, co będzie, jak się to wszystko potoczy. Karta Tarota. Przepraszam. Osiem kijów, osiem buław. Osiem buław mówi o szybkim rozwinięciu się, szybkiej akcji. Być może nawet podróży lub szybkiej komunikacji. O czymś, co szybko się tutaj rozwinie. O komunikacji, o nowych jakichś wiadomościach, nawet może spotkaniu, chęciu spotkania się. No jakaś na pewno szybka, bardzo szybka tutaj będzie akcja, czyli aktywność, energiczność w działaniu. Ósemka buław to karta pod tytułem komunikacja, szybkie zmiany, czyli nadejdą jakieś szybkie zmiany, jeśli chodzi tutaj o rozwój tej sytuacji, tych Waszych blokad z tą osobą. Zobaczmy, co będzie, co pokażą jeszcze karty Lenormanda. Otworzą się jakieś nowe perspektywy na związek, na nową relację. Będą nowe szanse, otworzycie się być może wręcz. Ktoś tutaj przychodzi do Was, jakby, nie wiem, nawet tutaj mogłabym powiedzieć, że przychodzi jakby z przeszłości, czyli może ex-partner, może jakiś, nie wiem, przyjaciel z przeszłości, ex-partner, lub ktoś przychodzi tutaj silny, by zbudować właśnie jakiś silny związek z Wami, jakaś silna osobowość. I ta osoba chce nowej szansy, nowego początku. Tutaj widzimy również tęsknotę. Ta osoba myśli o Was i tutaj jakby wszelkie jakieś blokady, wszelkie zranienia, wszelkie jakieś tej, nie wiem, straszne jakieś tutaj, no, zranienia, które mieliście, które się może wydarzyły tutaj, które powodują Wasze blokady, odchodzą, wychodzą jakby tutaj z tego czytania, tak? Czyli no przede wszystkim widać to, co będzie, co się rozwinie. Szybka komunikacja, zmiana akcji, inny obrót spraw, otwarcie się na jakąś relację, czy jakieś nowe szanse tutaj, nowy początek. No i tutaj tęsknota, wszelkie zranienia może tutaj, nie wiem, zostaną jakoś rozwiązane, tak? I no, ewentualnie nowy początek będzie również przerwany przez Was, ponieważ są tutaj te blokady. Być może nie dopuścicie tego nowego początku, ale to, co karty tu pokazują, to jest duża tęsknota za tą relacją, za tą osobą, za związkiem, relacją z tą osobą i tutaj otwarcie się na nowe perspektywy. Także coś się rzeczywiście nowego otworzy, a karta kosy, czyli zranienia, odcięcia, wychodzi już z tego obrazu kart, więc oddala się. Życzę Wam oczywiście pozytywnej komunikacji z tą osobą, jeśli życzycie sobie rzeczywiście nowej szansy, nowego początku. Życzę Wam dobrego rozwoju spraw, ponieważ jest tutaj na pewno tęsknota i myślicie o sobie dużo, wzajemnie. Myślicie wieczorami i nocą, szczególnie wzajemnie o sobie. I jest karta tutaj właśnie
męskiego elementu, tak? Księżyc to element męski, więc jakiś element męski, który tęskni, myśli, tutaj przyjdzie z jakąś komunikacją do Was. Także życzę Wam oczywiście dobrego rozwoju spraw, wszystkiego dobrego. No i obserwujmy, co się wydarzy. Proszę pisać mi koniecznie w komentarzach. Dziękuję ślicznie z góry. Pozdrawiam Was. Mam nadzieję, że mój głos będzie jutro już lepszy, więc jutro zapraszam wszystkich Państwa na lustro, które nagram jutro, ponieważ dzisiaj już no, głosowo nie dam rady, ale jutro mam nadzieję, że już z moim normalnym tonem i barwą głosu nagram lustro, więc zapraszam wszystkich serdecznie na mój kanał. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.